To rozmawiamy dzisiaj z sutysem wsi Święcica Waldemarem Zawickim. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcieliśmy zapytać o to, czy Święcica skorzystała ze wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Tak, moja wieś akurat Święcica skorzystała z tego programu. Efektem tego wszystkiego, tak jak tu się znajdujemy teraz obecnie na tym stadionie, co jest odnowiony, zmodernizowany. Przy okazji modernizacji stadionu powstał budynek, który tam widzimy w tle. To jest zaplecze sportowe, po części salo, taką, no, można powiedzieć, dydaktyczną dla sportowców, dość nawet bogato wyposażoną. Pójdziemy później w dalszym ciągu, obejrzymy ją w środku. No, młodzież chętnie korzysta. Stadion służy nie tylko wsi Święcica, ale oczywiście całemu obszarowi gminy Obrazów. Z czego jesteśmy, ja jako sołtys wsi, jestem bardzo zadowolony, bo młodzież korzysta praktycznie co druga niedziela. Odbywa się tu mecz piłkarski, w którym biorą udział mieszkańcy i młodzież całej naszej gminy. Rzeczywiście boisko wygląda naprawdę nowocześnie i nasze pytanie, jaką korzyść odnieśli z modernizacji boiska mieszkańcy wsi Święcica oraz całej gminy Obrazów? Korzyści z modernizacji boiska sportowego, tak jak wcześniej wspomniałem, korzyści są po prostu dość, tak powiem, duże. Mieszkańcy wsi biorą udział w meczach jako kibice, a młodzież ma gdzie spędzać wolny czas. Nie tylko spędzanie przy komputerze, w zamknięciu, na siedząco, ale rozwijać się sportowo. Jak długo trwała modernizacja stadionu? Modernizacja tego stadionu i budowa obiektu zaplecza sportowego trwała w granicach 2 lat. No, a spowodowane było to tym, że warunki akurat atmosferyczne, deszcz, duże opady deszczów utrudniały szybsze wykonanie tego obiektu. Co teraz o tym obiekcie myślą mieszkańcy Święcicy? O tym obiekcie mieszkańcy Święcicy no, myślą pozytywnie, są zadowoleni. Tak jak wcześniej wspomniałem, mają gdzie po prostu wyjść nawet na spacer, z dziećmi przyjść sobie na stadion, pograć piłeczkę, nawet i dzieciaki takie, co zaczną już troszkę lepiej chodzić i kopią już piłeczkę, tutaj też spędzają sobie czas. Zapraszam młodzież w braniu czynnego udziału na obiekcie sportowym Święcicy, gmina Obrazów.